Dzień dobry Państwu. Dzięki Tadziu za taki wstęp. Dziękuję bardzo. W ogóle bardzo miło jest mi tutaj znowu być z Wami, prawda? Z ludźmi w większości świadomymi. Mówię większości, bo sporo osób dzisiaj tutaj, prawda, rozmawiając, okazało się, że są po raz pierwszy, ale to też właśnie podnosi na duchu, że ta świadomość jednak rośnie i, prawda, coraz więcej osób widzi, że warto właśnie na tego typu wydarzenia przyjeżdżać i po prostu tą wiedzę chłonąć, dopóki jeszcze, że tak powiem, jest to możliwe. Proszę Państwa, tak jak tutaj właśnie Tadziu powiedział, postaram się to wszystko wyłożyć w takim telegraficznym skrócie, bo wiem, że osób, które chcą tutaj, że tak powiem, wejść i mieć te swoje tak zwane 15 minut, jest dosyć dużo. Także zacznę od tego, od powiedzmy mojego produktu, który bardzo dużo osób tutaj będących już zna i wiem, bo dzisiaj akurat miałem okazję z wieloma już rozmawiać i usłyszeć dużo dobrych, pozytywnych słów, przy czym negatywnych nie udało mi się do tej pory przez kilka lat usłyszeć ani jednego, także to tutaj naprawdę budująco i motywująco to działa. Proszę Państwa, czym jest olejek lawendowy? W ogóle może też powiem od razu o tych dwóch produktach, tak żeby uświadomić część osób, którym na stoisku, prawda, opowiadam, czym jest też hydrolat, bo dużo osób myśli, że hydrolat lawendowy to jest jakaś forma rozcieńczonego olejku z czymś tam i tak dalej. Także od razu powiem w ten sposób, że hydrolat lawendowy nie jest niczym rozpuszczonym z czymś tam, tak mówię ogólnikowo. A hydrolat lawendowy jest po prostu frakcją wodną tego samego procesu destylacyjnego jak olejek. Z tą tylko różnicą, że tutaj są substancje rozpuszczalne w wodzie, tak jak w olejku substancje rozpuszczalne w tłuszczach. I po prostu to wynika w momencie, kiedy te wszystkie substancje lotne, które podczas procesu destylacji, bo to jest olejek eteryczny, proszę Państwa, a nie o jakiś rodzaj maceratu, czy tam jakiegoś wyciągu, powiedzmy, tylko to jest olejek eteryczny, czyli najwyższa forma olejku, jaka w ogóle może istnieć, jeżeli chodzi o jego właściwości prozdrowotne. I on dopiero już po skropleniu się, prawda, w chłodnicy, kiedy spada sobie do separatora, w tym separatorze właśnie rozwarstwiają się dwie frakcje. Olejowa na górze i wodna na dole. I jedna i druga ma bardzo szerokie zastosowanie właśnie w terapiach różnego rodzaju, we wspieraniu leczenia, bo tak należy to powiedzieć w nowomowie. Przecież dzisiaj nic nie może leczyć samo, poza tym, co mamy w aptekach, prawda? Tylko i wyłącznie, że tak powiem, może wspierać tam delikatnie rzecz biorąc. Także jedno i drugie przy wspieraniu ma bardzo duże pole do działania, ale każda z tych frakcji jakby oddziaływuje na dwie różne płaszczyzny, bo tak, główny, czyli olejek, to jest, proszę Państwa, substancja, która potrafi penetrować ciało do 5 cm w głąb ciała. Oczywiście nie wszędzie, bo gdzie mamy, załóżmy, skronie, no to przecież nam nie przejdzie 5 cm, no ale jeżeli mamy na przykład mięśnie czy jakieś tkanki po prostu bardziej przenikalne, to jak najbardziej. A z kolei hydrolat to około 3 mm, czyli to jest bardziej skupione na skórze, tamte miejsca podskórne, tak? I o co chodzi? On, przechodząc przez skórę, znaczy on, ogólnie pewne substancje tu zawarte, które jest ponad 200, niektóre z tych substancji właśnie, przechodząc przez skórę, bardzo silnie stymulują skórę do działania, do odbudowy właśnie tej nowej skóry. Stymuluje właśnie wytworzenie kolagenu i wszystkich substancji, które składają się właśnie na tworzenie nowej skóry, przez co na przykład problemy typu, powiedzmy, pękające pięty, bo to jest taka skład akurat bardzo. Dlaczego o tym mówię? Bo bardzo dużo osób ma ten problem, bo to wynika też z wielu niedoborów witaminowych, o których się nie będę rozwodził, bo to już tutaj przyjdą mądrzej się po mnie, że tak powiem. Ale chodzi o to, że tych pękających pięt, dłoni w ostatnich latach zauważyłem bardzo, bardzo dużo, bo dużo osób właśnie z tym problemem do mnie się, że tak powiem, tutaj zjawia. I proszę Państwa, no wspierając, jeszcze raz powtórzę, leczenie tego właśnie problemu, no z reguły tak to wspiera, że w ciągu kilku dni ten problem po prostu jest zlikwidowany.
Mało tego, jeżeli chodzi o bóle głowy, jakieś migrenowe, z reguły to jest kilka minut, tak? Smarujemy sobie skronie, opuszki nosa, parę minut i mamy temat, że tak powiem, zamknięty. Dodatkowo przy na przykład bardzo ciężkich grzybicach, takich poważnych grzybicach, nie tam jakichś zwykłych tego typu, że tam komuś tam paznokieć czy coś tam, to są za przeproszeniem pierdoły porównując do takich poważnych sytuacji, które tam często się zdarzają, że ludzie się potrafią latami leczyć i te grzybice nadal gdzieś tam, prawda, męczą. Na takiej zasadzie wspiera, że naprawdę potrafi to w ciągu powiedzmy miesiąca, dwóch całkowicie wyprowadzić. To samo jeżeli chodzi, proszę Państwa, o kolejny problem. Wiemy, jakie mamy w dzisiejszych czasach jedzenie, szczególnie w tych tak zwanych, jak ja to nazywam, ścierwodajniach, bo inaczej nie nazwę tego typu sklepów wielkopowierzchniowych, gdzie to jedzenie bardzo mocno przetworzone, cukier z formaldehydem, pszenica z Roundupem i z innym, prawda, dziadostwem, napoje kolorowe z asesulfanem K, sacharynianem sodu, aspartamem i tego typu różnymi truciznami. No i niestety wiele innych, azotany i tak dalej, wiele osób wie, o czym mówię. To wszystko przekłada się na to, że organizm mamy po prostu zatruty. A tego typu właśnie sytuacje zatruwające nasz organizm najszybciej są widoczne na skórze, tak? To jest największy nasz organ i po prostu to jest właśnie widoczne. Widoczne najszybciej. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o trądziki, właśnie spowodowane, czy to tego typu właśnie sytuacjami właśnie no, na bazie różnych produktów, które jemy. Wiadomo, że najlepiej byłoby odstąpić od tego typu w ogóle trującego jedzenia, ale tak czy inaczej oddziaływuje na skórę bardzo fajnie i powiedzmy powoduje, że te różnego rodzaju uszkodzenia bardzo szybko udaje się zlikwidować. A jeżeli już mówimy na przykład o trądzikach takich, które przechodzi większość dzieciarni gdzieś tam dorastającej, no to proszę Państwa, wspiera likwidację tego trądziku tak szybko i efektywnie, że po średnio 2 tygodniach zdarza się, że rodzice dzwonią do mnie z płaczem, dziękując za to, że udało się tego typu problemy zlikwidować, mimo że dzieciarnia, powiedzmy, nawet miałem takie przypadki, że ponad 2 lata kolokwialnie mówiąc, jechała na sterydach, wysadzając sobie przy okazji nerki, wątrobę i co tam jeszcze jest do wysadzenia. No i te trądziki udało się tak organizm wesprzeć, że je zlikwidować. Także naprawdę to jest temat rzeka. Ja wiem, że nie dałoby się, że tak powiem, tutaj tego nawet opowiedzieć w ciągu godziny wszystkiego, ale powiem jeszcze o takich na przykład sytuacjach, które mi się przydarzyły niedawno, dosłownie kilka tygodni temu miałem taką sytuację. Wiadomo, że przeważnie w życiu jest tak, że szef schodzi bez butów, nie? No i ja też takim szefcem trochę jestem, bo z racji tego, że mam pod ręką to, co sam wytwarzam, no to nie zawsze tego używam, bo to człowiek, no to później albo zapomni, albo to już jutro, bo nie chce się wstawać z łóżka, bo się tam zapomniało zastosować. I na przykład miałem taką sytuację kilka tygodni temu, proszę Państwa, zdarzało mi się, że łapał mnie tak zwany skurcz mięśni, tak? W nocy przeważnie, gdzieś tam, kurczę, środek nocy złapie tak dość poważnie łydka i podudzie. No i w pewnym momencie takiego olśnienia dostałem i się sobie, kurczę, wiem, że bardzo fajnie działa w przypadku kolek u niemowląt, tak? Bardzo szybko, fajnie smarujemy kilka kropelek, to przechodzi tam, prawda, przez warstwę skóry i głębiej. Substancje rozluźniające, rozkurczające, kumaryny, terpeny, to mięśnie gładkie rozluźniają, ustaje ten problem. Podobnie jest w przypadku na przykład problemów menstruacyjnych, też takich bóle różnego rodzaju kolkowe, czy tam ogólnie bóle brzucha. I tak sobie pomyślałem, kurczę, no skoro działa w tym przypadku, to może zadziała i na moje łydki. I odruchowo wymacałem, prawda, swój taki, tam mam blisko łóżka taką buteleczkę 100 ml. Otworzyłem, bo to tak na zasadzie takiego kliku. Wysmarowałem sobie, prawda, udo łydkę. Proszę mi wierzyć, dosłownie 5-7 minut. Wszystko odeszło i zasnąłem, jak to mówi moja teściowa, jak pszenicę sprzedawszy. Także naprawdę to jest fajna sprawa, na ten temat mógłbym mówić i mówić, ogólnie rzecz biorąc, bo zastosowań olejku lawendowego jest masa,
ale ja wiem, Tadziu, ty się bardzo spieszysz, ja tylko wspomnę o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, o której Tadzik mówił już na wstępie, tak słyszałem to tam z zewnątrz. Chodzi mi o pszczoły. I proszę Państwa, to jest mega, mega ważna rzecz. Jak ktoś będzie chciał posłuchać więcej, pogadać, zapraszam do mnie tam na stoisko. Ale jeżeli chodzi o pszczoły, to jest mega ważna rzecz. Powiem tylko tyle, proszę Państwa, że przy ochronie pszczół używam u siebie na dwóch pasiekach, które mam, tylko tego. I to nie chodzi o to, żeby one miały miło. Mają oczywiście, ja to nazywam jako skutek uboczny, mają przy okazji miło. Tak samo jak uważam, że skutkiem ubocznym używania olejku lawendowego w ilości, uwaga, 3 kropel na wyjście na cały dzień do lasu, czyli jedną sobie na kark, szyję, jedna noga na dole, druga noga na dole, możemy pójść sobie w krótkich spodenkach, tak jak ja chodzę, i w bluzce na ramionczkach do lasu na grzyby na cały dzień i żadnego, proszę Państwa, kleszcza z reguły nie przyniesiemy. Przynajmniej nic mi nie wiadomo o tym, żeby ktokolwiek z osób stosujących to zrobił i przyniósł. Ale jeżeli chodzi o hydrolat, proszę Państwa, używam go na, tak jak powiedziałem, obu pasiekach. Nie mam ani warozy, ani barciaka. Środowisko ula jest czyste, bez żadnych problemów, prawda, patogennych. Pszczoły są silne, witalne, zdrowe, naprawdę pięknie, że tak powiem, się rozwijają. I cóż mogę powiedzieć? Można całkowicie, całkowicie, że tak powiem, naturalnie to robić, tak? Nie używam żadnych absolutnie innych preparatów, żadnych prawda, kwasów organicznych, czy to mrówkowych, czy to szczawiowych, jak kiedyś, żadnych apiwaroli, niczego w tym stylu. Czyli absolutnie nic poza hydrolatem i wszystko się sprawdza, jest naprawdę super. Także polecam się zaznajomić z tym tematem. Jakby ktoś chciał więcej na ten temat się dowiedzieć, to chętnie udzielę tego typu informacji. Ostatnio zresztą miałem w tamtym tygodniu telewizję u siebie, naszą regionalną, też na ten temat dużo mówiłem, bo uważam, że tego typu informacje należy przekazywać bardzo, bardzo szeroko, bo nie tylko my jesteśmy ważni, żebyśmy byli zdrowi, my ludzie, ale jak to już, prawda, klasyk powiedział, jak ostatnia pszczoła zginie, to 2 lata później nas już też nie będzie. Także musimy walczyć o to też w kontekście właśnie jeszcze innych żyjątek. Dobrze, Tadziu, wszystkiego dobrego Wam tu Państwu życzę. Bardzo miło jeszcze raz mi jest Was widzieć i do zobaczenia. No, do zobaczenia następnym razem i u mnie na stoisku również. Pozdrawiam.